13 listopada podczas 12 zjazdu oddziału miejsko-gminnego Związku OSP RP w Sędziszowie Małopolskim, który odbył się w Domu Ludowym na osiedlu Borek Wielki, wybrany został nowy zarząd. Prezesem został Ryszard Szozda, a komendantem Bartosz Lazarowicz. Podczas 12 zjazdu miejsko-gminnego Związku OSP w Sędziszowie Małopolskim podsumowano minioną 5-letnią kadencję i wybrano nowy zarząd. Na stanowisku prezesa Dominika Lorenza zastąpił Ryszard Szozda. To, co należy do obowiązków zarządu, będziemy dalej pracować nad tym i będziemy po prostu tak jakby dalej ciągnąć to, co robił wcześniejszy zarząd, bo nie, są te rzeczy, których nie da się zrobić w jednej kadencji, czy tam jak zaczęło to coś było robione pod koniec kadencji, żeby to zostawić, bo tak nie można robić i będziemy dalej pracować nad tym, jakie były założenia, wdrażać nowe tematy, które wyjdą w czasie trwania kadencji. Nowy prezes miejsko-gminny OSP Ryszard Szozda w najbliższym czasie planuje zwołać organizacyjne zebranie zarządu. Określimy sobie cele, które będziemy realizować przez najbliższy rok, no bo nie będziemy wybiegać tego, co będziemy robić powiedzmy w czwartym czy w piątym roku kadencji. Tylko będziemy ustalać mniej więcej na bieżąco plany i działanie. Swoją przygodę z Ochotniczą Strażą Pożarną Ryszard Szozda rozpoczął w wieku 15 lat. Ówczesny naczelnik świętej pamięci Bronisław Pawlak mnie zachęcił do wstąpienia. Później pomalutku wciągałem się to w struktury OSP. W wieku 21 lat zostałem już członkiem zarządu OSP w jednostce. Później stanowisko, funkcja naczelnika i ostatnia kadencja przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Miejsko-Gminnego w Sędziszowie. Czyli specyfika ochotniczych straży pożarnych i funkcjonowanie jest panu dobrze znana? Myślę, że tak. Podczas 12 zjazdu miejsko-gminnego Związku OSP w Sędziszowie Małopolskim po wybraniu nowych władz dyskutowano o problemach, z jakimi borykają się gminne jednostki. Mówiono o potrzebie zainteresowania młodzieży służbą w straży. Podkreślano też istotę wyposażenia jednostek OSP. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. kapelan ochotniczych straży pożarnych, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, samorządowcy, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej oraz przewodniczący osiedla Borek Wielki. Burmistrz Bogusław Kmieć podziękował byłemu zarządowi za minioną kadencję. Przygotował również prezentację, jak przez ostatnie 5 lat wyglądało finansowanie i wspieranie przez gminę jednostek OSP. Czas szybko mija, szybko minęła również ta kadencja z punktu widzenia tego, jak popatrzymy wstecz. Ja pamiętam, jak obejmowałem zaszczytną funkcję burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Ja po raz pierwszy spotykałem się z zarządem oddziału miejsko-gminnego OSP w Sędziszowie Małopolskim. Tych problemów, tych braków, nie tylko jeżeli chodzi o samochody, ale takich braków podstawowego sprzętu, wyposażenia, mundurowania, tych potrzeb, problemów było bardzo wiele. Tak też wtedy zadawałem sobie pytanie, jak wszystkie te kwestie, wszystkie te zgłoszone problemy będziemy mogli realizować przez kadencję, moją kadencję czy kadencję tą, która upływa w tej chwili, jeżeli chodzi o zarząd oddziału miejsko-gminnego OSP w Sędziszowie Małopolskim. Tak się szczęśliwie stało, że rzeczywiście nowy rząd, który docenił, rząd Prawa i Sprawiedliwości docenił pracę strażaków, zaangażowanie strażaków ochotników, samorząd sędziszowski, bo to nie tylko ja, ale pan poseł tutaj wspominał, czy moi przedmówcy, również Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim widziała potrzeby wspierania nie tylko finansowego, tego logistycznego, wspierania również majątku trwałego, który znajduje się być może w większości to gmina jest właścicielem, natomiast użytkują te budynki, chociażby ten budynek, w którym się w tej chwili znajdujemy, między innymi strażacy ochotnicy, z wielką dbałością o to, co w tym budynku, jak również
jeszcze. W innych budynkach administrowanych przez jednostki OSP, OSP w naszej gminie. Te starania, te prośby, w miarę możliwości oczywiście finansowych, w miarę możliwości organizacyjnych staraliśmy się realizować i tutaj również chciałbym bardzo serdecznie, to naprawdę to są takie ogromne, duże podziękowania dla pana posła Zbigniewa Chmielowca, który jest przewodniczącym parlamentarnego zespołu strażaków w naszym Sejmie i Senacie. Więc panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję, bo zawsze u pana posła mogę liczyć po pierwsze na to wsparcie w różnego rodzaju instytucjach państwowych, jak również to wsparcie takie doradcze, bo doświadczenie pana posła i to doświadczenie samorządowe i doświadczenie związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych dla mnie bardzo wielkie i dzięki temu korzystaliśmy również my, ja dalej tą wiedzę przekazywałem moim koleżankom, kolegom w Radzie Miejskiej i staraliśmy się tak kształtować budżet poszczególnych lat, żeby również te wskazania i te potrzeby najważniejsze realizować. W trakcie spotkania zastępca komendanta powiatowego PSP w Ropczycach, starszy kapitan Damian Łojek, wyraził nadzieję, że rozpoczynająca się nowa kadencja w dalszym ciągu będzie opierać się na dobrej współpracy z Państwową Strażą Pożarną. PSP nie jest wsparciem dla Was, tylko Wy jesteście wsparciem dla nas. Jeżeli jest tutaj 800 osób gotowych do akcji, przepraszam, 600, ponad 600 osób gotowych do akcji, nas jest 49, służbę pełni w danym dniu 8 osób, 7 osób na podziale i 1 osoba jako dyżurny operacyjny za telefonami, to jeżeli przy dużych akcjach, wiadomo, bez Was nie jesteśmy w stanie zrobić nic. I dlatego zależy nam na bardzo dobrym wyszkoleniu, na bardzo dobrej współpracy, a nie na rywalizacji i konfliktach, bo bez Was my sobie po prostu nie damy rady. I takie jest moje podejście i takie jest nasze podejście, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną. Po prostu nasze działania przy dużych akcjach skupiają się do kierowania tymi akcjami, a wiadomo, jak nie będziemy mieć kim kierować, no to nie będzie sukcesu. Za to dziękuję, że jest tak liczna grupa na tej gminie. Jednostki ochotniczych straży pożarnych są niezwykle istotne i potrzebne, aby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Jak wskazują statystyki, tylko 1/3 ich działalności i zadań dotyczy pożarnictwa. Pozostałe związane są z pomocą podczas miejscowych zagrożeń. Nowemu zarządowi życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy oraz realizacji wszelkich zamierzeń.